Nie wiem, czy wiesz, ale najdroższa torebka świata, która znalazła się w Księdze Rekordów Guinnessa, kosztuje, uwaga, 3,8 miliona dolarów. Została stworzona ona przez jubilera Roberta Mouwada i jest w kształcie serca i można ją oglądać w Muzeum Torebek w Amsterdamie. A dziś pokażę Wam torebki specjalnie przeze mnie też wyselekcjonowane, które wykorzystacie na mnóstwo okazji, mało tego, uwaga, które nie będą kosztowały 3,8 miliona dolarów. Zapraszam na odcinek. Nazywam się Agnieszka Nortej. Jestem stylistką od 2004 roku, autorką książki Stylowa Królowa. Na moim kanale znajdziesz mnóstwo inspiracji i porad stylizacyjnych. Zapraszam Cię do pozostania ze mną. Cześć dziewczyny, bardzo się cieszę, że ponownie spotykamy się na moim kanale i wiem, że czekałyście bardzo na ten odcinek. I dziś selekcjonuję dla Was torebki. No i oczywiście przy wyborze tych torebek kierowałam się swoim gustem i też estetyką. Jednocześnie brałam też pod uwagę to, żeby te torebki, które dla Was wybrałam, były stylowe, praktyczne, takie, które będziecie mogły wykorzystać do stworzenia mnóstwa zestawów, takie, które też będą na każdą kieszeń, no i oczywiście takie, które będą ze skóry naturalnej, aby posłużyły Wam bardzo, bardzo długo. I partnerem dzisiejszego odcinka jest polska marka Nasze. I jeśli miałabym właśnie tą markę opisać bardzo krótko, to powiedziałabym słowami Christiana Diora: moda rodzi się z marzeń. Dlaczego? Dlatego, że te torebki to nie są tylko torebki, które na sobie nosimy, ale to są także emocje i historia, która stoi za tymi torebkami. I one powstały po to, żeby ten zapach skóry przeniósł Was do życia pełnego pasji, radości, fajnego samopoczucia. I wszystko też zaczęło się od jednej torebki, słuchajcie, piękna historia, od torebki babci, właścicielki, którą miała zawsze przy sobie w najbardziej kluczowych momentach życia. I ja, słuchajcie, uwielbiam takie historie, nie wiem, czy któraś z Was ma też ciarki, tak jak ja, aż muszę się napić herbatki. Zachęcam Was do pozostania do końca tego odcinka, dlatego że marka Nasze ma dla Was niespodziankę. I ja także będę odpowiadała na Wasze pytania, pokażę Wam trzy stylizacje właśnie w połączeniu z tymi torebkami, tak żebyście miały już inspirację, jak też możecie je nosić i łączyć. A tymczasem zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do pozostania ze mną. Ok, no to lecimy teraz z czteroma propozycjami torebek. Pierwsza torebka to jest torebka Switchback. I dużą zaletą tej torebki jest to, że naprawdę jest ona mała, ale dużo można włożyć. Najważniejsze rzeczy tak naprawdę, portfel, telefon, pomadkę, klucze, spokojnie się zmieści. Zaraz Wam pokażę też w środku. Jednocześnie ja bardzo na pewno ją wykorzystam podczas zakupów z Wami, kiedy przygotowuję właśnie dla Was też ubrania, zanoszę do przymierzalni, a wolne mam po prostu też ręce. I Wy możecie też ją wykorzystać na przykład do wyjścia na grilla ze znajomymi, do joggingu, na jazdę rowerem, na spacer z dzieckiem, czy też do małej czarnej, bo wtedy możecie sobie ją po prostu tak zarzucić. Za chwilę pokażę Wam z nią też stylizację. Może ona być noszona tak, a może być też noszona tutaj właśnie z przodu. Może być noszona, słuchajcie, właśnie sobie tak do tyłu na plecach, kiedy jedziecie na przykład rowerem. Albo jeszcze trzecia opcja, którą możecie wykorzystać, to jest noszenie tej torebki tutaj, czyli po prostu typowo tak jak nerkę. Teraz pokażę Wam, jak ta torebka wygląda w środku. Możecie ją sobie zobaczyć bliżej. W ogóle jest wykonana z ogromną dbałością, z pięknymi, równymi przeszyciami wszędzie. Oczywiście pięknie pachnie skórą. I jest tutaj ona zapinana na takie dwa magnesy, a w środku, zobaczcie, ja mam na przykład portfel w środku, a jeszcze jest dużo miejsca, spokojnie możecie tutaj zmieścić telefon, klucze,
chusteczki higieniczne czy cokolwiek jeszcze. Kucia do torebki złote, jednocześnie wiem, że też mogą być srebrne i środek właśnie torebki także może być albo czarny, albo czerwony według Waszego życzenia. I to, co jest też świetne, personalizacja, a nie wszystkie firmy ją właśnie mają. A tu jest wspaniałe to, że możecie sobie na przykład zamówić taką torebkę w tej wersji, ale zwiększonej, zmniejszonej jeszcze bardziej. I moja propozycja zestawu właśnie do tej torebki to są dżinsy niebieskie, rozpinany sweter w kolorze niebieskim oraz czarne body, czarna czapka i sportowe buty w tym samym kolorze. I zauważcie, że zastosowałam tutaj właśnie bardzo prostą i szybką technikę łączenia ubrań, wykorzystując zasadę powtórzenia dwóch kolorów, czyli niebieskiego i czarnego. Dlatego pięknie ta torebeczka komponuje się w tym całym zestawie. I pamiętajcie także o tym, że możecie pobrać sobie prezent z trzema sposobami na łączenie ubrań w zestawie. Link do tego prezentu znajdziecie w opisie filmu. Także zobaczcie, ile ma zalet ta mała, kochana torebeczka. Ja się po prostu w niej zakochałam. Kolejny model torebki to Switchback Box w kolorze limonkowym i powiem Wam, że zakochałam też się w tym kolorze, ale mało tego, moja córka się w tym kolorze też tej torebki zakochała i w ogóle w tej torebce się zakochała. I oczywiście, jak ją zobaczyłam, kiedy paczka przyszła, powiedziała mi: mama, ta torebka jest moja. A ja mówię: aha. No i w ten sposób pozbyłam się torebki. Ona mówi: nie martw się, będę Ci pożyczała. Aha! Torebka jest z naturalnej skóry, oczywiście groszkowej, a skóra groszkowa jest bardzo odporna na zarysowania. Także jest to sprawdzone, jak właśnie wspominała właścicielka, jest z pewnością najwyższej jakości. I teraz też pokażę Wam różnicę w rozmiarach, zobaczcie. Ta widać ewidentnie, że jest mniejsza, a ta już jest większa. Ona jest średniej wielkości, dlatego właśnie też ją wybrałam, bo warto mieć torebkę średniej wielkości, mniejszą, średniej wielkości i właśnie dużą, dlatego że czasami po prostu potrzebujemy włożyć w nią więcej rzeczy. Co więcej, do torebek są dołączane zawsze dwa paski, tak żebyście mogły sobie regulować długość tak jak chcecie. Jeden krótszy pasek, który ma 82 cm i dłuższy pasek, on ma od 102 do 120 cm i tu ma oczywiście jeszcze regulację, także możecie sobie spokojnie regulować na taką długość, jakbyście chciały. I ona jest zapinana na magnesy, jest to opatentowane, wiem, że przez firmę, zobaczcie. Sama się po prostu zamyka idealnie. No i też oczywiście jest pojemna, ma dwie przegródki jeszcze dodatkowe, tutaj jedną zapinaną, a drugą właśnie taką otwartą, także spokojnie, zobaczcie, jest dużo miejsca do schowania swoich skarbów. No i teraz pokażę Wam zestaw do torebki mojej córki. Zestaw jest bardzo minimalistyczny, taki monochromatyczny, taki jak je lubię, gdzie to właśnie torebka gra główną rolę, bo ten kolor limonkowy bardzo odświeża w ogóle stylizację. I tutaj zastosowałam też inny przykład, jak możecie zobaczyć, łączenia ubrań wraz z jednym właśnie dominującym kolorem. A teraz zobacz, kiedy zamienię tą samą torebkę na inny kolor, taki beżowy, także pięknie komponuje się i teraz to wygląda taki total look, czyli od stóp do głów wraz z dodatkami w jednym kolorze. No i to jest, zobaczcie, właśnie ta druga torebeczka, też w pięknym beżowym kolorze, podobny nawet tutaj do tego, który mam dzisiaj na sobie. I tutaj, żeby Wam pokazać, właśnie też dołączyłam od razu do niej dwa paski, które można sobie nawet też tak nosić, myślę, z dwoma paskami i sobie po prostu zmieniać. No piękny jest ten kolor, jestem nim też zachwycona, także ta torebka już jest moja, nie pozwolę jej zabrać. No i tak samo oczywiście jak limonkowa, magnesy i te same przegródki, kieszonki w środku. No i uwaga, kolejna torebka, którą z pewnością warto mieć w swojej szafie, to jest... Ta-dam! Piękna szuperka w cudownym kolorze toffee. I ten model torebki z pewnością sprawdzi się w
słuchajcie, do pracy, kiedy musicie zabrać ze sobą laptopa, kalendarz, dokumenty, jakieś takie różne rzeczy, które na co dzień potrzebujecie i wszystko spokojnie sobie pomieścić. Tutaj też jest taki fajny frędzel, który oczywiście jest odpinany, dlatego że można go sobie albo przepiąć z drugiej strony, albo z przodu, albo całkowicie odczepić i po prostu go zdjąć. I moja torebka shopperka akurat ma czerwony materiał w środku, także też to bardzo fajnie wygląda. No i oczywiście to, co jest niezbędne, zobaczcie, kosmetyczka tego samego koloru, co torba. Także spokojnie możecie sobie tutaj pomieścić różne jakieś skarby, pomadkę, perfum ulubiony. Ja sobie też czasami noszę takie mini w mniejszej wersji, jak gdzieś dalej na przykład jadę do Was w podróży. No i bardzo dużo przegródek. Pierwsza przegródka to jest właśnie taka, która ma zameczek i spokojnie możecie sobie, ja nawet, czekajcie, co ja Wam tutaj mogę wstawić. Ja nawet sobie spokojnie tutaj, słuchajcie, włożę krem i jeszcze mam mnóstwo miejsca, także jest bardzo pojemna. Dodatkowe dwie przegródki jeszcze pod nią, czyli tutaj większa, niezapinana i mniejsza. No i też po drugiej stronie tak samo, dwie większe przegródki i mniejsza, na przykład na długopis. Ona jest tutaj w środku jeszcze zapinana, a jeśli to zapięcie odepniemy, ona będzie jeszcze bardziej pojemna, dlatego że troszeczkę jeszcze na boki bardziej się rozejdzie i jeszcze więcej wtedy rzeczy możemy sobie w nią włożyć. Także zobaczcie, a jeśli zapniecie, to wtedy ona jest w takiej mniejszej wersji. I to, co słuchajcie, jest bardzo dużą zaletą, to to, że kiedy zamawiacie te torebki, otrzymujecie je opakowane właśnie w takie woreczki przeciwkurzowe, w których możecie później przechowywać sobie torebki. Bo tak naprawdę czasami nie wiadomo, gdzie te torebki włożyć, czy do szafy, czy je powiesić na wieszaku, czy gdzieś tam może po prostu schować w szafce z butami. Niektórzy też widziałam, jak do dziewczyn na przeglądy szafy jeżdżę, sobie tam przechowują. A taki woreczek zabezpieczy, torebka się nie zniszczy, nawet jeśli przez jakiś czas jej nie nosisz. Także uważam, że to jest świetna sprawa. I te woreczki także są oczywiście w różnych, zobaczcie, wielkościach. Także nawet do pozostałych torebek, które macie w domu, można sobie zamówić. Ja z pewnością tak zrobię. Nie mam takich woreczków, a na pewno się przydadzą. No i szybka stylizacja do pracy z pięknym, szarym garniturem. Cudownie się komponują właśnie te dwa też kolory. I połączyłam tutaj obuwie w bardzo podobnym kolorze torebki. I teraz odpowiadam na Wasze pytania. Czy do zamszowych butów musi być torebka zamszowa? Nie, absolutnie nie musi być torebka zamszowa do zamszowych butów. Z pewnością będzie Ci bardzo pomocny właśnie prezent do pobrania z szybkiego łączenia zestawów, także polecam Ci serdecznie sobie go pobrać, jak i Wam wszystkim. No i druga część pytania, jakie buty nosić do torebek o fakturze skóry wężowej? I wystarczy, że powtórzysz tylko jeden kolor z torebki, który możesz połączyć właśnie do butów i to będzie super na pewno pasowało. Kolejne pytanie, czy kolor torebki powinien być w tym samym kolorze co buty? Nie muszą, dlatego że teraz jest naprawdę taka swobodność, dowolność, kiedyś się tak dobierało. Teraz mogą być w kolorze torebki i buty tak samo, ale nie muszą. I trzecie pytanie. Czym pielęgnować torebki, to zobaczcie, firma nasza dodaje właśnie do torebek próbki skór, z których one są zrobione. Właśnie po to, żeby wypróbować sobie na tej próbce dany preparat, zanim nałożycie go na torebkę, żeby właśnie ją wypielęgnować. Także to jest też świetne rozwiązanie, bo nie każdy preparat może się sprawdzić, a wiem, że na stronie nasze też jest specjalny preparat do czyszczenia torebek, także również go też Wam podlinkuję i polecam. No i niespodzianka od marki naszej. Do każdego zamówienia na hasło Agnieszka Nortej będą dodawane breloki dla Was w kolorze torebki. A jeśli będziecie chciały inny kolor, to wystarczy napisać o tym w zamówieniu.
No i wszystkie linki do torebek, woreczków, preparatu, do prezentu też, o którym wspominałam, znajdziecie w opisie tego filmu, także tam szukajcie. No i mam nadzieję, że dzisiejszy film pomógł Wam dokonać takiego właściwego wyboru dla Was konkretnej torebki. No i dajcie znać oczywiście w komentarzu, którą dla siebie wybieracie albo która Wam się też najbardziej podoba. Jestem bardzo ciekawa. No i mam nadzieję, że zestawy, które dla Was przygotowałam, będą dla Was inspiracją, dlatego że są proste, klasyczne, jednocześnie ze stylem i smakiem. No to co? Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!